Dzień dobry, witam serdecznie. Nazywam się Przemysław Golubiński. Obok mnie siedzi Mikołaj Kozłowski, partia Korwin. Dzień dobry. Jesteśmy na obchodach Powstania Warszawskiego w Włocławku, 1 sierpnia 2020 roku. Historia kołem się toczy. Powinniśmy o tym pamiętać, szczególnie dzisiaj. Co właściwie wydarzyło się 1 sierpnia 1944 roku? Wydarzyły się same złe rzeczy. Przede wszystkim nasze dowództwo nie zdawało sobie chyba sprawy z tego, co stało się na przełomie listopada i grudnia 1943 roku w Teheranie. Niestety ustalono już wtedy te podstawowe rzeczy, podział Europy, rolę Związku Radzieckiego w wojnie przeciwko Niemcom. Polska była stracona. Polski już wtedy nie było. Bynajmniej w takim ogólnym, dużym scenariuszu geopolitycznym. Byliśmy jakimś tam bardzo malutkim pionkiem. I w odniesieniu do dnia dzisiejszego powinniśmy szczególnie na ten element zwrócić uwagę. Bo i dzisiaj próbuje się nas wykorzystać jako takiego zwykłego pionka, wmawiając nam, że jesteśmy co najmniej wieżą. Tak nie jest. To jest bardzo niebezpieczna gra. Nasze położenie geograficzne jest położeniem niezwykle skomplikowanym. Nie chciałbym się tutaj wdawać w szczegóły. Natomiast z Powstania Warszawskiego musimy wyciągnąć te wnioski. Zabezpieczyć nasze kobiety i dzieci tak, żeby 200 tysięcy cywilów nie zginęło sobie. Po prostu. Nie możemy poświęcać kobiet, nie możemy poświęcać dzieci. Proszę Państwa, jesteśmy na obchodach 1 sierpnia 1944 roku, Powstanie Warszawskie. Wielu z nas zastanawia się nad tym, czy powstanie było dobre, czy złe. Nie ma co się nad tym zastanawiać. Prawda jest taka, że chwała bohaterom, a hańba oddziałom dowodzącym i hańba naszym sojusznikom, którzy sprawili, że powstańcy i ludzie, którzy się wykrwawiali, zginęli bezsensownie w 1944 roku. Mieliśmy za zadanie tylko i wyłącznie odciągnąć Hitlera od zniszczenia oddziałów rosyjskich i to powstanie sprawiło niestety, że na następne 45 lat zostaliśmy pod radziecką okupacją. Miejmy nadzieję, że w przyszłości wykształcimy elity, które będą w stanie rządzić mądrze, stabilnie, nasza armia będzie silna, a nasi sojusznicy będą tylko i wyłącznie uzupełnieniem naszych wartości obronnych. Siła, inteligencja, wspólne, zjednoczone społeczeństwo to jest to, do czego powinniśmy zdążać, a nie do kolejnych rozłamów, które są prowadzone w Polsce. Dziękuję. Szanowni Państwo, dzisiaj obchodzimy 76. rocznicę Powstania Warszawskiego. W dniu dzisiejszym każdy Polak, patriota wie, dlaczego stoimy pod pomnikami, dlaczego składamy kwiaty, dlaczego nosimy polską flagę. Budujemy silną przynależność narodową. Jest to cel nie tylko Konfederacji, ale również wszystkich ugrupowań wchodzących w jej skład. Partii Korwin, Korony czy Ruchu Narodowego. Jesteśmy patriotami, dążymy do patriotyzmu, dążymy do wolnej i wielkiej niezależnej Polski. Dzisiaj każdy Polak powinien wiedzieć, dlaczego o nią walczymy. Dlaczego kiedyś nasi dziadkowie, pradziadowie, praojcowie ginęli, przelewali krew za polską flagę. Jesteśmy Polakami, pamiętajmy o tym, że jesteśmy Polakami i pamiętajmy o tym, jakie mamy korzenie. Dziękuję.